witam Was serdecznie w kolejnym odcinku pudełkowej wiedzy o animacji lalkowej. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was na odcinek, w którym zbudujemy lalkę z wymiennymi kończynami. To już jest troszkę bardziej zaawansowany poziom dla tych, którzy już wcześniej budowali prostsze lalki. Zapraszam w takim razie, zaczynajmy. Tradycyjnie zaczniemy oczywiście od pudełka projektowego. W pudełku projektowym tradycyjnie mamy nasz projekt, który będziemy dzisiaj robić. Linijkę, pisak. Dzisiaj stworzymy konstrukcję, która będzie miała wymienne kończyny. Pomyślałem sobie, że zrobimy po prostu owada, będzie to mrówka. No i tak jak widzicie, tutaj w tych miejscach będą kończyny wymienne. Teraz narysuję postać. Projekt będzie wyglądał w ten sposób. To jest korpus mrówki. Tu będziemy mieli ukryte elementy, w których będziemy mocować ręce i nogi. Oczywiście to są kwestie umowne, ponieważ mrówki nie mają rąk. Musimy troszkę tą postać przybliżyć do postaci ludzkiej. W stopach do stóp włożymy magnesy neodymowe. No i jak sami widzicie, postać jest dosyć prosta. Ma dwie pary rąk z dłoni. I tak wygląda nasza postać. To jeszcze pozwolę sobie zaznaczyć te elementy, które bardzo są istotne, czyli czułki mrówki i jej dłonie. Dłonie robimy z czterema palcami, żeby prościej było animować. Wszyscy, którzy już otarli się o animację, mają tą wiedzę, że tak to się właśnie robi. I teraz chciałbym zaprezentować Wam dalej. Oczywiście linijka przyda nam się jeszcze przy odmierzaniu różnych rzeczy. Tutaj może jeszcze przez całą długość narysuję kręgosłup. Będzie wtedy wiadomo. Nasza postać ma wysokości 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cm do głowy, 20 do czułków. Ja może zapiszę, że postać ma wysokości 20 cm. Żeby było można sobie potem uzmysłowić wielkość lalki i poszczególnych elementów też. No i teraz zapraszam, zaprezentuję Wam materiały pomocnicze, wszystkie, których będziemy używać. No jest ich stosunkowo niedużo, więc jest to gruby drut elektryczny, 6 mm, 6 mm kwadrat o takim przekroju. Z tego drutu oczywiście ucinamy sobie kawałek krótszego, który tu już sobie naszykowałem wcześniej. Potrzebna będzie nam również drut cieńszy, 1,5 mm. Będzie nam potrzebna rurka termokurczliwa. Kolejnym rodzajem drutu to drut aluminiowy. Będzie nam również potrzebna, a już w ostatniej fazie producent nazywa to kitem dwuskładnikowym, a jest to po prostu masa dwuskładnikowa, która dosyć szybko wysycha, znana pod taką, a nie inną nazwą. Można ją kupić w sklepie. Potrzebny nam będzie kawałek blaszki. Jest to kawałek blaszki z puszki od napoju. Do tego będą potrzebne nam perełki. Kostka elektryczna. To wygląda w ten sposób. To też będę wyjaśniał za chwilę. Rurki termokurczliwe. Trybki, czyli zaciski, korek i
taśma czarna izolacyjna. Teraz zapraszam Was na wyjmę narzędzia, które będą nam niezbędne do pracy naszej dzisiejszej. Będą to w kolejności kombinerki, nożyczki do drutu grubszego i nożyczki do pozostałych rzeczy, miarka, papier ścierny, zapalniczka, pilniczek, gruby flamaster, na razie odłożę z boku, gumka do wycierania, szpikulec, nóż, śrubokręt dopasowany do rozmiaru śrubek, które są w kostkach elektrycznych i ołówek, który też odłożę na razie z boku. Na koniec oczywiście pudełko niespodzianka. No, zapraszam Was serdecznie do stworzenia teraz konstrukcji. Zaczniemy może od zbudowania kręgosłupa. Bierzemy drut elektryczny 1,5. Takiego samego drutu robimy nogi do naszej lalki. Ja tych nóg już dzisiaj nie będę robił, ponieważ w poprzednim odcinku wszyscy widzieli, jak to się robi. Można sobie oczywiście się cofnąć i obejrzeć. Tu skręcamy drucik na kręgosłup. Oczywiście od czasu do czasu trzeba tym drucikiem na jedną i na drugą stronę go powyginać, żeby on się ładnie nam skręcał. Ja tu oczywiście przyspieszę troszkę. Mam już taki drucik skręcony. Teraz musimy dopasować jego długość do długości korpusu. Myślę, że długość taka by była dobra. Troszeczkę w głowę i troszeczkę w odwłok wchodzi drut. Oczywiście drucik trzeba obciąć. Tu mamy zaznaczone, w którym miejscu. I obcinamy go. Przy takich cięciach drutu możemy się posiłkować pilniczkiem i tym pilniczkiem wszystkie ostre zadziory, które powstają na drucie miedzianym, obszlifować, żeby potem kaleczyło nam palce. Oczywiście taki kręgosłup ubieramy w odpowiednią długość rurki termokłuczliwej, obcinamy ją i zagrzewamy. Do zagrzewania potrzebna nam jest zapalniczka. Może być też tak zwana świeczka herbaciana, czy po prostu zwykła świeczka, którą zapalamy. Oczywiście te rzeczy, jeżeli młodsi, róbcie pod nadzorem dorosłych. Jak starsi, to bardzo uważajcie. Z ogniem nie ma żartów. Można robić to również opalarką, jeżeli któryś z tata na przykład posiada takie narzędzie, to poprosić, żeby pokazał, jak się obsługuje. Mamy gotowy kręgosłup. Teraz będziemy robili mocowanie rąk, więc do zamocowania rąk, które będą mocowane na wysokości barków, będziemy budować taką konstrukcję. Tutaj musimy sobie wyznaczyć tylko jak drucik, który będzie od połowy jednego mocowania do połowy drugiego, jaką miał długość. Zaznaczamy sobie. Bierzemy też kombinerki, obcinamy kombinerkami. Leciutko nacinając dookoła, ponieważ jest to bardzo gruby drut, bardzo by się zniekształcił nam, dlatego go obracamy. Wcinamy końcówkę. Bierzemy pilniczek i znowu wszystkie zadry, które nam powstają, żeby nie kaleczyły nam potem rzeczy, które będziemy razem ze sobą składać. Aj. Dopasowuje nam to długość tego drucika, który potrzebujemy. Drucik, który mamy, wstawiamy
tym miejscu oto. Oczywiście dobrze sobie jest zaznaczyć, ile on może wejść, żeby nam zostawił odpowiednią ilość miejsca potem na osadzanie kończyn. Pisakiem niezmywalnym sobie możemy zaznaczyć. Jest to drucik gruby, dopasowany do otworu, do wielkości otworu, który jest w kostce elektrycznej. Jeszcze za chwilę pokażę, jak się taką kostkę elektryczną pozyskuje, żeby wszyscy wiedzieli, jak to jest. A to sobie pozwolę na razie złożyć. Mocowania do rąk ze sobą. A na razie je odłożymy tu w tym miejscu. Więc z kostki elektrycznej bierzemy nóż. Delikatnie podcinamy od góry, żeby przeciąć kostkę o osłonę plastikową, która pozwoli nam wyjąć zacisk, w który wkładamy przewody elektryczne. Do tego wystarczy lekko poluzować, odkręcić śrubki. O, wtedy bez problemu taki element wychodzi. On jest gotowy do użycia, ma dwie śrubki. Śrubki możemy wymienić na inne, na krótsze na przykład, byle byłyby w tym samym rozmiarze gwintu. Ja tutaj zostawiam te same, ponieważ no, wiadomo, że jak już są, to po co cokolwiek zmieniać. Teraz pokażę Wam, jak zamocuję do kręgosłupa w tradycyjny sposób, tak jak w poprzednich konstrukcjach. A zamocujemy zaciski. Ach, jeszcze jedna ważna rzecz, o której można zapomnieć, jak się składa. Ja jeszcze w te zaciski pozwalam sobie wstawić kawałek cienkiej blaszki, która spełnia taką funkcję, że potem druty, które wkładamy, nie są bezpośrednio dociskane przez śruby, tylko blaszka zabezpiecza je przed zgnieceniem, przed rozcięciem. I wtedy pozwalam sobie złożyć z powrotem nasz drucik, włożyć tutaj. I skręcamy dosyć mocno. Dociskamy lekko kombinerkami. Musimy uważać, ponieważ te elementy wykonane są z mosiądzu. A w mosiądzu bardzo łatwo, mosiądz jest miękki, bardzo łatwo zerwać gwint. I żeby tego nie zrobić, to mamy drugą blaszkę do drugiego elementu, który założymy już bezpośrednio razem z drucikiem. Tutaj oczywiście śrubki trzeba troszkę poluzować. No i mamy element, który oczywiście, jak będziemy budowali lalkę, jeżeli lalka ma trzy pary odnóży, no to takich elementów musimy zbudować trzy do każdej pary odnóży, co nam potem w przyszłości umożliwi wymianę kończyn, jeżeli takowe złamałyby się podczas animacji. Można też je wymienić na inne, dłuższe, krótsze. To już zależy od tego, jakie potrzeby ma animacja, którą będziemy robić. Oczywiście tą śrubkę też dociągamy lekko kombinerkami, żeby nie przesadzić, bo mówię, łatwo zerwać gwinty w mosiądzu. I teraz, tak jak poprzednie elementy w poprzednich konstrukcjach, również tutaj musimy się tylko zastanowić, czy chcemy, żeby śrubki szły od góry, czy na przykład na plecy, i w ten sposób bierzemy sobie dwie trytki, mocujemy
i mocujemy do kręgosłupa, oczywiście wcześniej odmierzając i zaznaczając sobie, gdzie to ma być zamontowane, na jakiej wysokości, żeby się nie pomylić oczywiście. Ja tutaj to zamontuję w taki sposób, żeby śrubki były do tyłu, bo wtedy jest łatwiejszy dostęp od pleców lalki. Lalka gra głównie frontem, to wtedy nie widać też tych śrubek. Jeżeli lalka mają grać plecy lalki, to wtedy robimy to tak, żeby otwory było można zamaskować, na przykład czarną. Jeżeli lalka jest czarna, to na przykład czarną plasteliną, którą potem łatwo wydłubać. No i jak sami widzicie, tradycyjnie trytkami łączę ze sobą te elementy. Stałe opaskami zaciskowymi. To wszystko ma na celu zamontowanie tego elementu na sztywno do kręgosłupa, żeby on się nam tutaj nie przesuwał, nie chodził, nie obracał się, był nam posłuszny w pewnym sensie. Oczywiście odcinamy trytki. Trzeba pilnować śrubek oczywiście, żeby ich nie pogubić. Tutaj może troszeczkę ustawić, poustawiać sobie to wszystko lekko kombinerkami, bo drut już mamy zabezpieczone. O. W ten sposób. To są plecy lalki, czyli układamy w ten sposób mocowania rąk. Teraz zajmę się oczywiście też tłumacząc tylko Wam, że głowę i obłok budujemy z korka, który się, jak wiecie, bardzo łatwo obrabia. Tu Wam pokażę już, jak na gotowej lalce wygląda jej głowa i korpus. Zaraz pokażę Wam pozostałe części korpusu, które zostały zabudowane. Tutaj mała poprawka estetyczna. Jak widzicie, to już nogi są zrobione, tak jak w poprzednim odcinku. Robimy pętelki, wkładamy w tym wypadku magnesy neodymowe. Jak widzicie, konstrukcja pasuje nam do projektu. Wszystko jest zwymiarowane. W głowie robimy również czułki, które robimy z pojedynczego drutu aluminiowego, pokrywając go rurką termokurczliwą, tak jak widzieliście tu kręgosłup. Tylko jest to dużo cieńsza rurka, no bo jest cieńszy drucik. Szpikulcem robimy w głowie otwory pod odpowiednim kątem, dosyć głębokie, żeby dosyć spory kawałek drutu wszedł nam do środka. Wciskamy, osadzamy. Wtedy ma już swoje właściwości animacyjne. Również na tej samej zasadzie obsadzamy oczy. Bierzemy taką perełkę. W środku jest drut, który też również osadzamy na szpikulcu. Możemy pomalować flamastrem. Teraz pokażę Wam, jak wykonam rękę lalki. Więc docinamy sobie kawałki drutu aluminiowego, który można kupić w internecie oczywiście, czy w supermarketach. Jest to dosyć cienki drucik. No więc pokażę Wam teraz, jak zrobić rękę, którą potem obłożymy. Biorę po dwa druciki do kompletu, ponieważ łatwiej się skręcają. Przyjrzyjcie się, jakie to proste. Zostawiamy odpowiednią długość na palce, żeby było można potem z czegoś obciąć.
Oczywiście, żeby nie być gołosłownym, zaraz pokażę Wam, jak się wymontowuje ręce z korpusu, w którym już taki element jest osadzony. Na sam koniec pokażę Wam, jak się go obudowuje i czym. Właśnie do tego będzie nam potrzebna masa dwuskładnikowa. Jak sami widzicie, już mamy wszystkie cztery palce. Teraz wezmę lalkę, wymontuję jedną z rąk, tą po przeciwnej stronie, ponieważ ona jest tej samej długości. Widzicie? I wtedy, jak taka ręka na planie naszego filmu ulegnie uszkodzeniu, złamaniu, łamie się palec. Można, oczywiście takich rąk wykonuje się dodatkową parę. I teraz pokażę Wam, jak ją ubieram w rurkę termokurczliwą. Tu jeszcze ją skrócę do danej długości. Rurka już jest założona. A to jest taka rurka na całą długość ręki, którą sobie zagrzewamy. I na to, moi drodzy, dwa kawałki rurki termokurczliwej, które będą nam wyznaczały oczywiście przeguby, czyli jakiś tam nadgarstek umowny i łokieć. Pamiętajcie, że to wszystko się nagrzewa, rozgrzewa, żeby zachować ostrożność, żeby nie zrobić sobie krzywdy, nie poparzyć się. No i mamy gotową drugą rękę, którą zaraz zamontuję do gotowej lalki, którą oczywiście przygotowałem wcześniej, ale zanim to zrobimy, pokażę Wam, jak przygotowuję tą część do zabudowania. No więc do tego potrzebna nam jest masa dwuskładnikowa, którą nieduży kawałek dosłownie, jak widać, tak to wygląda w środku. Wszystkie masy dwuskładnikowe mają tą samą zasadę działania. Wcinamy jej wąski pasek. Lepiej zawsze wziąć troszeczkę więcej masy. Lepiej, żeby nam została i się zmarnowała, niż miałoby nam jej braknąć. Zawsze jest to ciężkie do ocenienia, ile jest jej nam potrzebnej. Pamiętajmy o tym, żeby masę szczelnie zapakowywać, jeżeli jest w większym opakowaniu, to nas bardzo łatwo zasycha się i nie nadaje się do użytku potem. Dbajmy o nasze finanse. I proszę bardzo, zaraz Wam pokażę, jak się robi, tylko niestety muszę sięgnąć po rękawiczki, ponieważ to Wam też polecam. To jest jednak jakaś tam chemia. A rękawiczek w dzisiejszych czasach nie brakuje. I zarabiamy masę. Jak widzicie, tutaj w lalce te części korpusu są już powleczone taśmą izolacyjną. Mają taki połyskliwy kolor, co bardzo pasuje do lalki, którą zbudowaliśmy, bo mrówki mają taki połyskliwą czerń albo połyskliwy brąz, to już w zależności od tego, co sobie ustalicie, jaką mrówkę chcecie zrobić, w jakim kolorze. No, zarobienie chwileczkę potrwa. Masa wysycha potem 10 do 15 minut. Już jest twarda, bardzo dobrze się obrabia potem czy
na skrawanie czy na obróbkę papierem ściernym. Kiedy masa uzyska jednolity kolor, wtedy jest gotowa do użytku. Oczywiście nie musimy jej użyć całej. Użyjmy jej fragment. Na razie potem ewentualnie dołożymy. Ach, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Na śrubki, które nie chcemy, żeby nam zniknęły w masie, nakładamy rurkę termopłuczliwą. Jedna nam to gdzieś uciekła. No cóż, trudno. Założymy tylko jedną. I obudowujemy. Wklejamy całość poksyliną. Pamiętajcie o tym, żeby nie zakleić śrubek, do których musimy mieć dostęp w przyszłości, oraz otworów, z których będziemy korzystać. No jak widzicie, tutaj mamy taką sytuację, że tu jest troszkę więcej na dole. Możemy sobie przełożyć wtedy tą poksylinę, rozkładamy ją. Dojdziemy już do pożądanego kształtu. Odkładamy element oczywiście do wyschnięcia. Jeżeli jest taka sytuacja, że nie macie rurek termokłódczliwych w rozmiarze śrubek, to po nałożeniu poksyliny trzeba śrubki wykręcić. Ja tutaj ją może zrobię po drugiej stronie, taką czynność wykonam. Trzeba śrubkę wykręcić wtedy, wyrzucić ją. Ponieważ, żeby nam się tutaj nie zakleiła, i otwór na śrubkę po prostu śrubokrętem. Teraz tak, większość mas dwuskładnikowych jest chemicznie się utwardza, zachodzi, robią się gorące, zachodzi tak zwana reakcja chemiczna, która wydziela ciepło. Jeżeli chcemy przyspieszyć lub lekko wygładzić, możemy użyć najzwyklejszej zimnej wody. Maczamy palec w wodzie i pokrywamy. To nam też wygładzi ładnie powierzchnię. Pilnujemy otworu oczywiście, żeby potem zmieściła nam się śrubka do niego. I odkładamy do wyschnięcia, czekamy aż poksylina nam stwardnieje. Oczywiście już przygotowałem to wszystko wcześniej. Zdejmę sobie rękawiczki, już nam nie będą potrzebne. I teraz pokażę wam, jak zamontuję na już gotowej konstrukcji rękę, którą zrobiłem przed chwilą. Oczywiście musimy poluzować śrubki, które mamy w konstrukcji, żeby się nam zmieściły druciki, które chcemy tam włożyć, te otwory. No, czujemy, jak wskoczyła. Teraz dokręcimy.
oczywiście od razu poczujemy, kiedy ta kończyna jest zamocowana. Widzicie, jak wciskam, czuć lekki opór. Dokręcam wtedy śrubką, śrubokrętem. No i teraz pozwolę sobie już uformować konstrukcję tak, jak ona by wyglądała. Czyli zginamy nogi w kolanach, lekko podginamy powyżej kostek, ponieważ to jest owad, to musi, wyginamy odwłok troszkę do tyłu. I kształtujemy teraz ręce, które też jako owad ma specyficznie wygięte, ponieważ ma więcej przegubów niż zwykła ludzka ręka. Już jak będziecie sobie szukać materiałów na temat tego, co robicie, musicie się zastanowić wcześniej, zaprojektować sobie to oczywiście, jaki efekt chcecie uzyskać, czy ma być to owad, który, czy postać bajkowa, która no ma takie ręce po prostu jak człowiek. Musimy podokręcać mocniej, żeby nam się nic nie ruszało w czasie animacji. To też trzeba kontrolować, zanim się zacznie animować. No jak sami widzicie, postać już jest gotowa. Ma animacyjne czułki na pojedynczym druciku aluminiowym. Ruchome oczy. Animacyjne ręce z animacyjnymi palcami. Może chwycić przedmiot, jak to mrówka, może mieć broń. Zapraszam Was serdecznie do zabawy z animacją lalkową. Jak sami widzicie, to jest nasza postać. Postawimy ją teraz i pokażemy Wam z boku. Z boku, z przodu. Widzicie? W ten sposób będziemy ją animować. Czy Wy będziecie animować swoje lalki? Życzę Wam miłej zabawy. Teraz oczywiście troszkę sprzątnę. Wrzucę materiały, które już nie są mi potrzebne. Materiałowe. Tu jeszcze do tego otworu dołożymy śrubkę. Wszystko pozwala. Oczywiście te fantomowe rzeczy, które buduję, żeby pokazać Wam, jak coś zrobić, wykorzystam w przyszłości. Nic się nie zmarnuje, że tak powiem. No, super, śrubka mi pasuje idealnie. To niech sobie wysycha. Ja spakuję teraz narzędzia. Pokażę Wam, co dzisiaj jest w pudełku z niespodzianką. I sięgam po pudełko z niespodzianką. W dzisiejszym pudełku z niespodzianką chciałem Wam pokazać, jak wygląda taka profesjonalna konstrukcja animacyjna zbudowana na przykupach. Więc wygląda w ten sposób, że zbudowana jest z tak zwanych blaszek, uchwytów. Wszystko jest tak, jak widzicie. W szkielecie człowieka jest kręgosłup, jest ruchoma szyja, jest głowa,
przynajmniej element, na którym się tą głowę mocuje. Wygląda to w ten sposób, że mamy taki element kwadratowy, który jest pusty w środku, który jest spasowany z drugim elementem, który w niego wchodzi. Na tym budujemy głowę i potem to osadzamy, ponieważ głowa musi być dobrze osadzona na szyi, żeby było można nią kręcić. No i tak mamy ręce, łokcie, ramiona, barki, biodra, kolana, stopy, kostki. I tak oto wygląda. Oczywiście z konstrukcjami profesjonalnymi, animacyjnymi mogą być różnorakiej budowy. Tu akurat w tym wariancie są nadgarstki druciane, mogą być również przegubowe. Generalnie rozróżniamy trzy rodzaje konstrukcji. Konstrukcje tylko druciane, konstrukcje druciano-przegubowe i takie właśnie konstrukcje przegubowe, już profesjonalne, które się robi odlewy z różnych substancji, z silikonu, z lateksu, z których buduje się ciała potem do takich konstrukcji. Te konstrukcje mają również tutaj takie otwory, które służą do rigowania lalki, czyli do mocowania jej wtedy, kiedy lalka wykonuje na przykład podskoki albo biegnie. Wtedy jest faza ruchu, która jest w powietrzu. I wtedy lalka musi być zamocowana na tak zwanym rigu. I jeszcze po filmie będzie prezentacja przykładów konstrukcji mieszanych i drucianych, które wykonywałem w czasie swojej pracy. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia. Na tym na dzisiaj koniec. Dziękuję Wam uprzejmie. Żegnam Was serdecznie i do zobaczenia. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań i do kontaktowania się z nami. Postaramy się Wam pomóc i odpowiadać na pytania, które będą Was nurtować. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. We'll be right back.